Cześć! Witam Was w oldschoolowym food vlogu i mówię oldschoolowym, bo kiedyś była to regularna seria na moim kanale, a my w tym pomieszczeniu to się nie widzieliśmy już chyba bardzo dawno. Mam wrażenie, że wręcz od vlogmasów, ale wiele osób chciało, żeby właśnie wróciły food vlogi, dlatego postanowiłam, że zrobię taki mini test. Także dzisiaj pokażę Wam, co jem w ciągu dnia w takim stylu totalnie luźnym, vlogowym. Po prostu będziemy sobie tutaj razem gotować, a przy okazji ja trochę do Was pogadam, dlatego że przygotowuję się do wyjazdu na Seszele, na wolontariat. Teraz, kiedy to oglądacie, to już jestem w drodze, to już tam jestem. Tak, to już tam jestem. Więc trochę będzie gadki połączonej z gotowaniem, także jest już 8 z minutami. Jestem ubrana, ćwiczyłam jogę, zrobiłam całą moją poranną rutynę. Jedyne, co jadłam, piłam, to była woda. Także teraz robię sobie kawkę i śniadanie. Zapraszam. Słuchajcie, kawa jest gotowa tutaj w Chemexie. Powiem Wam, że nie wiem, co mi się ostatnio stało, ale zaczęłam czasami pić czarną kawę i czasem piję tę kawę właśnie z Cosmic Pantry. To jest kawa na bazie, słuchajcie, cykorii z dodatkiem adaptogenów i czasem piję ją rano, na przykład kiedy wybiegam. Ona jest instant, ale autentycznie może przez to, że w Turcji piliśmy kawę czarną i ostatnio jak byłam w Warszawie przed kilka dni, to nie miałam mleka i wychodziłam wcześniej rano, to zaczęłam pić czarną kawę, także straszne rzeczy się dzieją, a najgorsze jest to, znaczy najgorsze, najdziwniejsze jest to, że dzisiaj mam mleko migdałowe i możliwe, że dodam je do tej kawy, mimo że zawsze nie cierpiałam mleka migdałowego, więc słuchajcie, szok. No, w każdym razie ja sobie tego Chemexa tutaj odcedzam. Nie wiem, czy to w ogóle przepraszam wszystkie osoby, które się znają na kawie, ale ja go zawsze tak jeszcze troszeczkę wyciskam. Wyrzucam i oczywiście filtry są biodegradowalne, moi drodzy. I mam taki fajny kubeczek z Ikei. Cudny. A właśnie tak jak mówiłam, czasami zdarza mi się nie pić kawy, tylko piję zbożową, ale czuję się wtedy tak minimalnie gorzej. Dobra, spróbuję, zobaczymy. Jest. To jest ten rodzaj kawy, który wypiłam w wersji czarnej. A przy okazji, mam dla Was zniżkę 20% na hasło Karolina do Cosmic Pantry. Wszystko Wam wrzucę do opisu. Typowa Karolina, czyli trochę przyjemności i trochę pracy od rana. Nie wiem, kto oglądał vlogi z Edynburga, ale moja makowa owsianka, czy tam komosanka, czy tam jaglanka, to było absolutnie powtarzający się element tych filmów. I jest to przepis, którym się chciałam dzisiaj z Wami podzielić tutaj w food vlogu, pomimo że jest to przepis z mojego e-booka, ale chcę Wam też pokazać, jakiego rodzaju rzeczy możecie znaleźć w moim e-booku. Jest to oczywiście e-book z moimi przepisami roślinnymi, prostymi, pysznymi. Także dzisiaj robimy makowiankę z komosą ryżową. Jest mi autentycznie słabe, jak widzę te wszystkie opakowania, ale słuchajcie, potrzebujecie oczywiście komosy, potrzebujecie maku i potrzebujecie mleka. I tak gotujemy naszą bazę, dodajemy cynamon, dodajemy orzechy, dodajemy, ja dodaję akurat jagody goji, całość słodzę rozgęcionym bananem, a jako dodatki mam konopie, mam borówki i orzechy włoskie. W oryginalnym przepisie oczywiście jest wszystko troszeczkę inaczej. Ach, zapomniałam najważniejszej rzeczy. OMG, 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 OMG. Oczywiście chodzi o masło orzechowe. Jak mogłam zapomnieć, najważniejszy dodatek. Tego Wam tak nie polecam, bo jest w plastikowym opakowaniu, ale tak jak mówię, jestem w domu i też nie ja kupiłam te rzeczy w pełni. No dobra, to gotujemy. Słuchajcie, zaczynam od komosy, tylko miałam tutaj gdzieś. Biorę sobie komosę. Myślę, że tak 3 łyżki mniej więcej. I do tego jest mak. I przyznam szczerze, że to jest taki przepis trochę bardziej
zimowy, ale już jest chłodno też, że ten film oglądacie w sumie świeżo po nagraniu, więc mamy końcówkę września i myślę, że idealnie. Także dodaję mniej więcej 2 łyżki maku. Tak jak mówię, w przepisie w e-booku może być trochę inaczej, bo ja zazwyczaj działam na spontanie. Do tego mleko, ja mam akurat migdałowe, chociaż w sumie pasuje też mega fajnie kokosowe i pasuje ryżowe, bo jest słodkie. No i ja oczywiście wlewam na oko. Słuchajcie, na razie tyle. I gotuję. Ogólnie początkowo też to gotowałam z daktylami i z rodzynkami, bo one nadają słodyczy, ale rozgięciony banan też się super sprawdzi, także gotujemy. Kropuś, chodź do mnie. No chodź na chwilkę. Przyjdziesz? Chodź, przywitasz się. Chodź, przywitasz się. Przywitasz się. Dzień dobry, to jest Kropek. I wtedy, kiedy gotuje się komosa z makiem, to można się poprzytulać z psem. No dobra, leć. Dobra, słuchajcie, wiem, że miałam przed chwilą psa, ale nie dotykam niczego rękoma. Biorę kawałek banana i będę go... Ups. Będę go rozgniatać. Ja zawsze chcę mieć jak najmniej zmywania, więc rozgniatam go bezpośrednio tutaj w misce. No ale może nie będę Was tym jakoś totalnie zanudzała. Co można teraz dodać? Można dodać cynamon, słuchajcie, można dodać cynamon. Ja tak nie żałuję na tyle. Dodaję też proszek z Cosmic Pantry Femi Powder, czyli taki, który reguluje naszą gospodarkę hormonalną. I tutaj w składzie mamy shatavari, targanek, maka, czyli oczywiście adaptogeny, także odrobinę tego sobie też, a tak odrobinkę sobie tutaj dodaję. I co? I rozgniatam. I to jest moja substancja słodząco... Substancja. Mikstura słodząco-smakowa. Także tak. Oczywiście jak się całość ugotuje, to jeszcze dodam więcej mleka. I pod koniec dorzucę godzi, żeby się zamoczyły. Znaczy by namoczyły. Tak samo dorzucę też pokruszone orzechy włoskie dla kwasów omega-3. Po to, żeby też się troszeczkę rozmoczyły, bo słyszałam o bardzo dobrych właściwościach właśnie orzechów, które są namaczane. No i wtedy też na koniec wmieszam razem z tym bananem, wmieszam też masło orzechowe, żeby nadać temu taki piękny smak. No, a na sam koniec, słuchajcie, posypię całość sezonowymi owocami, czyli u mnie to będą borówki i konopie, ale na przykład no mega fajnie się sprawdzają jakieś owoce takie cytrusowe, jakieś mandarynki, szczególnie w tym okresie, dlatego, że to jest takie, moje zdanie jest taki mega fajny, zimowy, mega, mega, zawsze mówię mega. Masakra. Dobra, przy okazji mam oczywiście komputer, to sobie oglądam. I zazwyczaj o 9 już siadam do śniadania, dzisiaj jestem minimalnie opóźniona z przyczyn niezależnych ode mnie. Ale popijam sobie kawę i odpowiadam na komentarze, odpowiadam na maile, także staram się mimo wszystko pracować, mimo że tutaj dla Was nagrywam. Dobra, myślę, że tutaj już gotowość pełna. Postaram się tutaj operować jedną ręką, moi drodzy. Biorę mleko. W ogóle muszę zacząć produkować samo mleko roślinne. Dolewam trochę mleka. Ups! Dolewam trochę mleka i zgodnie z zapowiedzią wrzucam goji po to, żeby się namoczyły. To będzie trwało 1000 lat, jak ja będę robić to jedną ręką, no ale trudno. I wrzucam też orzechy włoskie. W ogóle kupiłam orzechy włoskie. One są dosyć drogie, bo mamy swojego orzecha, ale jeszcze nie zebraliśmy orzechów w tym roku, więc musiałam kupić, no bo jednak omega-3 to jest piękna sprawa. Może bym to jeszcze na chwilę postawiła, słuchajcie, wiecie, postawię na chwilę tutaj, bo jest dosyć chłodno i chciałabym, żeby to się wszystko fajnie podgrzało, więc na chwilę jeszcze postawię tutaj, a zaraz dorzucę resztę. Teraz korzystając z okazji, że się tutaj miotam, to jestem bardzo ciekawa, czy Wy wolicie takie vlogi jedzeniowe pięknie nagrane, czy takie prawdziwe jak tu, kiedy nie jestem w stanie zrobić tego jedną ręką. Dobra, naładowałam 3 tony masła orzechowego i postaram się to jakoś, w ogóle nie przepadam z tym masłem, bo ono się tak lepi, że finał jest taki, że potem w jednym kęsie zjadam całe to masło, a tak tego nie czuć przez większość procesu jedzenia, no ale staram się go jakoś tam rozdziabać. Dorzucę też tego bananka.
Kurczę, to jest komedia, słuchajcie, to jest komedia, autentycznie. Powiem wam, ten kadr to dopiero jest old school. Słuchajcie, udało mi się tutaj w miarę rozprowadzić wszystko, więc stawiam moją miseczkę, w ogóle piękne miseczki dostałam od mojej mamy, tylko nie pamiętam z jakiej okazji, ale jakoś niedawno na imieniny może. No, w każdym razie przekładam wszystko tutaj. Trochę mi wyszło rzadkie, ale też wierzę w to, że zaraz mi troszeczkę jeszcze to zastygnie. Także to by było na tyle, moi drodzy. I teraz dorzucam borówki. W ten sposób. Ja uwielbiam borówki. To są jedne z moich, zawsze były jedne z moich ulubionych owoców. I jeszcze dla białka, bo może was przybliżę. To dopiero jest. Chciałam was przybliżyć, ale się rozładowaliście. Więc tylko zasypię tutaj, o. I dadam. Słuchajcie, ja nie wiem, jakim cudem mi się wyładowuje aparat, skoro go ładowałam specjalnie całą noc. W każdym razie to jest moja ukochana makowa komosanka, prosto z e-booka, i mam też dla was kod rabatowy na hasło Back to School. Macie 10% zniżki tylko do końca września, także wszystkie szczegóły w opisie. Polecam wam serdecznie, mam kawkę, mam śniadanie, idę jeść. Miałam sobie jeść w spokoju, ale to jest, słuchajcie, za pyszne. Po prostu tak mi to wyszło. Nie mogę w to uwierzyć, bo zrobiłam to totalnie na oko. Jestem osobą, która nigdy nie lubiła makowca. Przez to, że nie lubiłam tej części jakby ciasta. Po czym zrobiłam makowca z przepisu owsianej, którą pozdrawiam. Pewnie nie oglądasz tego scena, ale mimo wszystko. Przerobiłam go trochę. Nawet wam pokazałam w e-booku, tak? W e-booku, co ja gadam? W jakimś foodbooku. I na podstawie tego stwierdziłam, że ta masa makowa jest taka pyszna, że chcę z niej zrobić śniadanie, więc jeżeli jest jakiś przepis, który naprawdę jest ekstra na śniadanie, taki nowy, takie coś innego, to właśnie ten. Co się dzieje? Dzisiaj na obiad o kolację, słuchajcie, będzie risotto buraczane, przepis, który odmieni wasze życie, od razu uprzedzam. Kupiłam takie buraki, które w ogóle wyglądają jak bataty, i chciałam powiedzieć, że wiecie, uwielbiam paczkowane buraki, ale paczkowane to nie jest to, co ja chcę wspierać, więc pokażę wam prosty trik, jak mieć cudowne, pyszne, najzdrowsze buraki, czyli pieczone buraki. Każdego buraczka owijamy folią, robiąc taką sakiewkę, zresztą zaraz wam pokażę. I pieczemy w 200 stopniach przez jakieś 1,5 godziny. Niestety trzeba je potem obrać, ale mamy cudowne takie jakby pire z buraka. Coś, co potem użyjemy jako nasza baza do risotto. No więc ci panowie lecą, ups, tutaj. I drugi. I to powinno być gitara. No, słuchajcie, 1,5 godzinki i będą gotowe. Mały update pakowania. Słuchajcie, tutaj mam wszystkie ciuchy mniej więcej, które chcę zabrać. Jakieś tam minimalne kwestie kombinezonowo-sukienkowe, shorty, długie spodnie, ważna rzecz na komary. Dużo, dużo bluzek. Wziąłam sweter, wziąłam płaszcz deszczowy, trapery, klapki i zniszczone trampki. Jadę z tym plecakiem. Mam oczywiście też piżamy, mam kostiumy kąpielowe na zmianę. Bielizna, tak, czapka, kolejna ważna rzecz. Ładowarki, oczywiście książki, jadę z tym plecaczkiem, mam też latarkę i maskę swojego boksa na jedzenie na wszelki wypadek, jeszcze będę brała oczywiście butelkę. Co jeszcze? Tutaj mam dokumenty swoje, jakieś tam ubezpieczenia, wszystkie dokumenty mam wydrukowane, żeby mieć je ze sobą. To mam też takie fajne, taki jakby sarkofag na dokumenty, który jest wodoodporny. No i tak to się na razie, słuchajcie, prezentuje. No, potem dam wam znać, co jeszcze zapakuję. Trochę mam, słuchajcie, problem z tym, w ogóle to chce mi się bardzo pić, więc mam trochę problem z tym, że jestem w tym vlogu taka nudna w tym swetrze, ale słuchajcie, jest 12. Ja wychodzę najpóźniej o 15 muszę wyjść, bo idę
na paznokcie przed wyjazdem, jednak jestem jako rodziwa księżniczka. Nie no, wygłupiam się. Pomyślałam, że przygotuję jakby bazę do mojej sałatki i powiem Wam kilka słów o tym, jak wygląda w ogóle mój lunch. U mnie lunch to jest, kiedy jestem w domu, to jest taki miszmasz. Sałatka z tym, co akurat jest w domu. Podobny sos jest bazą, jest to też sos, który jest w e-booku. Tylko ja też go zawsze zmieniam, coś tam do niego dokładam. To, co akurat jest pod ręką, dodatki tak samo. Ważne, żeby była tona zieleniny, więc mam tutaj otwartą sałatę, także wykorzystam ją całą. I poopowiadam Wam o moim wyjeździe, natomiast to jest moja miska, w której zawsze jem i zawsze w niej robię sos. Przepraszam, tak jak powiedziałam wcześniej, dlatego, że nie lubię zmywać. Więc pozwólcie, że sobie zacznę. I potrzebuję widelca. Czy ja potrzebuję widelca? W sumie tak, bo będzie mi łatwiej rozrabiać sobie wszystko. I serio czuję taki po prostu throwback totalny, bo tak stoję sobie tutaj, no, jak we vlogmasach. I wybaczcie, że tak sobie cały czas coś poprawiam, ale normalnie to jest dziwne. Lubię tę formę, słuchajcie. Też fajnie, jak jestem akurat sama w domu teraz już, więc mogę być sobą. No, tahini jako baza, oczywiście. Bez zmian, dosyć sporo, naprawdę, ja tak lubię ten smak i jednak jak nie ma tahini, to jest smuteczek, tyle Wam powiem. Dalej, co jest też bardzo ważne dla mnie, to jest musztarda i do tego dodam sobie trochę syropu klonowego, raczej nie używam jakby dodatkowego cukru na co dzień, ale odrobina syropu klonowego nikomu nie zaszkodzi, ocet jabłkowy. Może być sok cytryny, ale akurat mam ten ocet, to chcę go wykorzystać, ale tak odrobinę, bo ostatnio trochę robię, mam wrażenie, za kwaśne te moje sałatki. Do tego jeszcze sól, no niestety też bardzo lubię sól. I mam, słuchajcie, różne fazy, czasem mam fazę, że dodaję sobie ostrego sosu, czasem mam fazę, że dodaję sobie na przykład chrzanu do tego, więc nie wiem, czasami robię też tak bardziej serowo, ale dzisiaj mam brokuła, dużo mówię, kalafiora, nie wiem dlaczego myślę o kalafiorze, mówię brokuł. Więc myślę, że bardziej pasuje coś ostrego. Mam, słuchajcie, sriracha, ale sriracha jednak jest, umówmy się, specyficzna i mam taki bardzo fajny sos, to jest w ogóle polski, to jest sos habanero, mega ostry, który mój brat kiedyś kupił. Więc ja go daję tak dosłownie odrobinkę i trochę się boję, bo po prostu wystarczy tutaj trochę przegiąć. No, myślę, że ta kropelka to już będzie i tak totalna ostrość wszechczasów. I zazwyczaj dodaję odrobinę, słuchajcie, wody, ale dodam mleka. A co tam? Szalona będę. No, dodałam troszeczkę mleka i rozrabiam to. A jak rozrabiam, to przy okazji Wam powiem, o co chodzi z tym wyjazdem. Tak jak mówiłam w moim live update'cie, lecę na Seszele na wolontariat. Lecę chyba jako pierwsza osoba z Polski, tak mi się wydaje, ponieważ firma GVI, z której lecę, właśnie otwiera się na rynek polski, mają już stronkę po polsku i generalnie to jest wolontariat, tak jak powiedziałam, na Seszelach i ten program nazywa się Island Conservation Expedition. Co oznacza, że będziemy dbać o florę i faunę, będziemy zajmować się żółwiami, rekinkami i roślinkami, mieszkać w bazie, na środku, po prostu niczego. I generalnie wszystkie te programy GVI, one są na całym świecie, tam mamy Afrykę, Azję, Amerykę Południową. Współpracują z lokalnymi fundacjami po to, żeby realizować cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez ONZ, także no w ogóle brzmi to zarobiście. Ja wybrałam sobie program na Seszelach, ponieważ tam jeszcze mnie nie było, to jest kraj na Oceanie Indyjskim. I co, chciałabym Wam trochę powiedzieć o takich formalnych rzeczach, które trzeba było załatwić, ale postaram się, łącząc tutaj moje wszystkie skille, jednocześnie omówić to, co robię, jeśli chodzi o gotowanie. Także biorę sobie, słuchajcie, deskę. I będę kroić pomidorka, będę ścierać na tarce małą marcheweczkę, mam tutaj jakąś resztkę ogórka, więc też ją dorzucę. Pokroję sobie tofu i suszone pomidory. I to będzie taka dobra baza, słuchajcie, bo potem tylko dorzucę zieleninę, dorzucę
pestki dyni, nasiona konopi i jeszcze mam właśnie kalafiora, który też tutaj fajnie się będzie sprawdzał. Tylko muszę ogarnąć obieraczkę do marchewki. Przyznam się, że trochę mi się nie chce tej marchewki robić, no ale nic. No, więc generalnie pomyślałam, że powiem o takich technicznych sprawach. Jakby to, co trzeba załatwić, jak już się wykupi taki program, to jest kwestia na przykład ubezpieczenia. I ja wykupiłam, czy mam wykupione takie ubezpieczenie właśnie ichnie, które oni rekomendują. Natomiast moja mama wykupiła mi też po prostu polisę ubezpieczyciela w Polsce, tak na wszelki wypadek. To nie jest konieczne, tak sądzę, ale moja mama wykupiła. Moja mama ją załatwiła, ja ją wykupiłam. Także to też mam dodatkowo, wiecie, jakieś tam, gdyby się bagaż zgubił, jakieś leczenie dodatkowe, gdyby coś mi się stało odpukać. Więc ja to zapłaciłam chyba 170 zł na 2 tygodnie, więc totalny luz. W ogóle miałam jechać na więcej niż 2 tygodnie, a jednak wracam prosto w programie, więc nie będzie mnie jakieś 2,5 tygodnia. Tak mi się wydaje. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o loty, to też się załatwia we własnym zakresie. I ja lecę liniami Emirates przez Dubaj z Warszawy. I koszt tego lotu to było jakieś niecałe 3000 zł, to było jakieś 2800, tak mi się wydaje. No, powiedziałam wam o locie, powiedziałam... Boże, to są cudowne pomidory, pomidory malinowe, kocham. Powiedziałam wam o locie, powiedziałam wam o ubezpieczeniu, jeśli chodzi o wizy, to nic nie musiałam załatwiać. Trochę jestem może ignorantką, ale zazwyczaj to jest tak, że przed tak leciamy do Tajlandii, to po prostu dostajesz taki formularz wizowy w samolocie i potem przechodząc jakby przez granicę, zostawiasz go tylko na granicy i dostajesz ten stempel, więc na pewno to tak będzie w tym przypadku również. Tak obstawiam. Gdyby coś się zmieniło, to macie informacje na ekranie. Natomiast kolejna rzecz, no to wiadomo, trzeba mieć ważny paszport, no to jest oczywiste. I kolejna rzecz to są szczepienia. Ja dokonywałam dodatkowego szczepienia przed tym wyjazdem i to było szczepienie na dur brzuszny, które zrobiłam we własnym zakresie, ponieważ na zapalenie wątroby miałam robione właśnie przy okazji Tajlandii w zeszłym roku, ale ono też jest wymagane. Jeśli chodzi o wszystkie pozostałe szczepienia, to po prostu trzeba się dowiedzieć, bo ja je miałam. Po prostu te, które miałam, chyba jak miałam 18 lat, to akurat wszystkie są jeszcze aktualne. Słuchajcie, ścieram tę marchewkę na tarce. Lubię to, nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię takie przemycanie różnych warzyw. Chociaż mówię, to się zmienia też sezonowo. W Edynburgu miałam fazę na przykład właśnie na buraka. Ale tak jak mówiłam, staram się nie kupować tych paczkowanych, a piekę tylko, jeżeli mam jakiś taki ważniejszy cel. W tym przypadku moje risotto, które będę dzisiaj przygotowywać. O czym powiedziałam? Loty, wiza, ubezpieczenie, szczepionka. Co jeszcze? Jak to będzie wyglądać? To będzie wyglądać tak, że przez 2 tygodnie będziemy cała ekipa, bo to w ogóle będą ludzie z całego świata, którzy się na to zgłosili. Cała ekipa jedzie do bazy, czyli zostajemy przetransportowani łódką na taką małą wysepkę, gdzie jest baza i tam przez 2 tygodnie pomagamy, robimy to, co nam każą, też mieszkamy wszyscy w jednym pomieszczeniu, w łóżkach, na łóżkach piętrowych, co też myślę, że będzie mega ciekawym doświadczeniem. Gotujemy swoje posiłki, z tego co wiem, nie ma problemu z dietą wegańską, zresztą dam wam znać. Co jeszcze? Mamy wolny weekend, więc wiem, że ten weekend, który łączy te 2 tygodnie, tak? Czyli ten weekend środkowy jest wolny, więc można sobie pojechać na jakąś wycieczkę, więc myślę, że na pewno zbierzemy się i zwiedzimy tę wyspę, która jest obok, czyli Praslin. Taki jest plan. No, z tego co pamiętam, tam powinno być jakieś tam 33-35 stopni, raczej tropikalnie. No zresztą widzieliście, co tam sobie zapakowałam. Okej, już tutaj widzę, straciłam trochę wątek. Bo Jezus, jak ja długo nagrywam. No, mam tutaj sos. Jeszcze pokroję sobie to tofu i zaraz zobaczycie, jak to wszystko będzie finalnie wyglądało. Powiem, że w sumie całkiem niedawno zadałam się śniadanie, bo kiedy to było? 3 godziny temu, ale już jestem głodna totalnie. Jeszcze jak jestem w domu, nie wiem, czy też tak macie, ale ja po prostu jak jestem w domu, to non stop coś jadła, a jak jestem w
terenie, to potrafię jakoś na spokojnie nad tym zapanować. No, w każdym razie jestem mega podekscytowana, wylatuję z Warszawy, zawozi mi się babcia z dziadkiem i będę miała dla Was dwa filmy po powrocie. Jeden będzie takim randomowym, trochę jak był jeden taki z Tajlandii, takie po prostu przebitki z tego, co się wydarzyło, a jeden to będzie taki dzień na wolontariacie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, także po prostu od rana do wieczora, jak taki dzień może być zaprojektowany. No, także dzieje się, moi drodzy, dzieje się i pokażę Wam jedzenie. Uwaga, uwaga, tu mamy sos, tu mamy wszystkie warzywka naszykowane, także będę mieszać tutaj trochę sałaty, dorzucę te wszystkie warzywa, mówię trochę, bo ta miska jest chyba znacznie mniejsza niż moje wcześniejsze plany. No i pokażę Wam po prostu efekt końcowy. Normalnie, serio, słuchajcie, prawdziwy old school dzisiaj w nagraniach. No, ja sobie tutaj fajnie wymieszam to wszystko z tym sosem. Aczkolwiek mam przeczucie, że zrobiłam go, totalnie za rzadko, bo chciałam generalnie zrobić tak, żeby trochę, szczególnie to tofu, tak nasiąknęło tym sosem i żeby właśnie pomidory może trochę oddały soku, żeby to się jakoś rozrzedziło, a finalnie, to nie wiem, czy to był taki dobry pomysł, trochę to może doprawię, tak mi się wydaje, dorzucę może odrobinę soli, dodam pieprzu, jak go znajdę. I już mam przeczucie, że ten film będzie trwał 1500 lat, także no zobaczymy, co z tego będzie, moi drodzy. No, w każdym razie ja to tutaj wymieszam w ten sposób i na górę pójdą, jeszcze je trochę podziabię, na górę pójdą kawałki kalafiora, pójdą, no dobra, te suszone dodam tutaj. Suszone pomidorki, pyszności. I na górę pójdzie jeszcze taki fajny sosik. Dosłownie odrobina tahini z mlekiem. I pestki. Także dam Wam znać, jak będę jadła, bo jeszcze chciałam trochę posiedzieć na kompie, zanim to nastąpi. Będzie dramat w biały dzień. Awokado jest niedojrzałe. Jest okropne, twarde, gorzkie. Jest mi przykro, że je otworzyłam. Jak macie jakieś sposoby, może można jakoś je uratować, to dajcie znać, nie wiem, może dodam cytryny i ono się zmieni, nie wiem, wkurzyło mnie to. No, generalnie tu już wszystko zamieszałam, więc zaraz Wam pokażę efekt końcowy, czyli ten, Boże, kalafior, sosik i jakieś tam posypki. Proszę Państwa, lunch gotowy, moim zdaniem prezentuje się fantastycznie, a ja lecę sobie go zjeść tutaj salonie. Wcześniej Wam pokazywałam progres mojego pakowania. Muszę jeszcze dopakować prześcieradła, poduszkę, ręczniki. I co jeszcze? Czekajcie, bo tutaj mam listę. Muszę kupić jutro sobie jeszcze baterię do latarki, siatkę do spania. I wydaje mi się, że to by było na tyle. A, jeszcze jakieś ewentualne przekąski. Generalnie, co to jest bardzo ważne, to, że dostajecie tak zwany field manual, czyli przewodnik po tym, co Was czeka, jak to wygląda, wszystko, jeżeli chodzi o dojazd, o, nie wiem, zakwaterowanie, o telefony kontaktowe, o to, co trzeba zabrać, o tak wygląda kwestia wizy, jakie dokumenty trzeba przesłać, jakby od początku jesteście pod opieką, macie swojego oficjalnego opiekuna i macie po prostu informacje o tym, co trzeba zrobić i co trzeba wziąć, także ja na przykład się nie spodziewałam, że trzeba wziąć tyle rzeczy typu butelka, latarka, prześcieradła i tak dalej, także no warto na pewno to przeczytać i no mówię, jutro mam w sumie ostatni dzień, więc będę załatwiać jakieś rzeczy, które jeszcze mi umknęły, o na przykład chcę kupić sobie jakiegoś naturalnego offa, może jeszcze jedne długie spodnie sobie dorzucę, no zresztą zobaczymy, oczywiście okulary przeciwsłoneczne, trochę mówię chaotycznie, no bo sama jestem trochę last minute tutaj, jeśli chodzi o szykowanie się. I co, słuchajcie, ja się już przebrałam, dlatego że za chwilę wychodzę i odezwę się do Was z domu, jak będę szykować obiad. I też mam nadzieję, że uda mi się skompletować więcej rzeczy, też Wam pokażę, czy coś dopakowałam. No, bo już jestem prawie gotowa. Nazwijmy to car camera albo samochód cam.
ale odzywam się do Was, bo słuchajcie, stwierdziłam, że nie chcę czekać do jutra, chcę kupić wszystkie potrzebne rzeczy na wyjazd dzisiaj. Więc kupiłam, słuchajcie, w Decathlonie, w aptece jakieś... Anyway, dowód na to, że nie powinnam prowadzić i nagrywać, bo moje sprzęty się przewracają, ale też tego nie wiecie, bo niedługo będzie vlog, w którym gadam z auta. No, w każdym razie kupiłam ochronę na komary, kupiłam spray naturalny na komary, kupiłam sobie mnóstwo batoników, kupiłam sobie latarkę na czoło, kupiłam sobie jeszcze baterię do latarki, takiej normalnej, niedentystyczną, random. I to chyba tyle, pokażę Wam w domu i też będziemy gotować obiad. Nie wiem jak Wy, ale ja przykładowo jestem z cukru. Zaczęło lać, właśnie weszłam w takim stanie do domu. Jest tragiczna pogoda, ale mam wszystko ze sobą. Najpierw pokażę Wam jak robię obiad, a potem Wam pokażę co kupiłam, bo już jest 18 i trzeba szykować kolację dla domu. Za chwilę się rozbiorę, ale muszę cokolwiek zrobić. Więc będę gotowała mój ryż, bo to jest risotto oszukane i po prostu tak jak z normalnym risotto, ten dźwięk jest dziwny. Jak w normalnym risotto to się to wszystko robi na patelni i zalewa się ryż suchym bulionem, tak w moim gotujemy ryż, ponieważ to jest prosty przepis, moi drodzy. Także zrobię to i będę gotowała taką mieszankę. Kupiłam ryż basmati z soczewicą. I to jest gotowe w 10 minut? Ciekawe jak. Moment, to jest jakieś coś interesującego. Wsypać do dużej ilości gorącej wody, gotować bez przykrycia, ocelić, przyprawić według uznania. No, to git. Git. To wstawiam wodę na to i zaraz Was wracam. Chciałam powiedzieć, że obieranie poszło 1000 razy lepiej niż się spodziewałam. I wystarczyło, słuchajcie, tak skrobać nożem. Także mam czyste ręce i genialnie. Zaraz Wam pokazuję, co w ogóle... z czego jest sos. Mnie to bardzo fajnie wyszło, bo się okazało, że to jest w kartoniku, luzem. To w ogóle jest jakieś tam właśnie z działu bio, nie wiem gdzie ja byłam, w Leclerc'u. Więc bardzo fajnie i gotuję całość. Zobaczymy, zobaczymy. Jak u mnie zawsze na oko to nic nowego. Nie wiem jak to się... Ups, Karo, błagam, powiedz, że się nie uwaliłaś burakiem. Okej, nieważne. Słuchajcie, robię sobie w blenderze sos i no wy tego nie widzicie, więc musicie się zadowolić moim towarzystwem. Jezu, jak się pięknie upiekły buraki! Jezu, są takie miękkie, cudownie, cudownie. Ja je trochę pokroję na mniejsze kawałki, bo nie chcę, żeby się blender za bardzo męczył, ale wrzucam tutaj buraki. Słuchajcie, do tego leci mleko kokosowe i w przepisie to było dosłownie mleko kokosowe, sok, cytryny, sól i pieprz. A ja chyba jeszcze dodam, może dodam odrobinę chili, rozważam chili i na pewno rozważam czosnek. Chociaż nie wiem, może zostawię ten czosnek? Jak myślicie? Dobra, zostawię czosnek, ups, sorry. Zostawię czosnek, ale dorzucę chili. I no po prostu genialnie to wyszło. Jezu, mam ochotę zjeść, bo to jest coś wspaniałego, po prostu buraki. I to jest naprawdę mega proste, więc nie sądziłam, że tak będzie. No a skoro ja tak mówię, a ja jestem totalnie leniwa w tych kwestiach, to znaczy, że naprawdę da się to zrobić. Trochę się teraz stresuję, słuchajcie, że mój blender tego nie przeżyje. No ale dobra, trzymam za niego kciuki. Burak poszedł, zaraz mam wszystko... pokażę. No, także tutaj mamy, słuchajcie, pieprz, sól, mleko kokosowe. Do tego wlewam... Ups, mam nadzieję, że nie wpadły mi tam pestki, ale wlewam cytrynę. Dorzuciłam, czy dorzucę za moment chili. Znowu komedia z serii. Karolina próbuje robić wszystko jedną ręką. No i nie ma szans, żeby to wyszło. Dobra, słuchajcie, lecą ziarna. Leci nasza baza. Miało być bez przykrycia, więc będę sprawdzać za 10 minut, czyli 33 po 18. Teraz trzymajcie kciuki. Yes! Kochani, sos jest gotowy. No, kolor po prostu przepiękny. I teraz cała filozofia polega na tym, żeby go spróbować. Jezus, nie mogę się napatrzeć. Spróbować i doprawić. Łączymy go z ryżem. Ja akurat zrobiłam ryżo z oczewicy. Mam nadzieję, że moja mama się nie połapie. Dziwnie. Nie, że moja mama miała coś z oczewicy, ale je czasami bardzo kombinuję. No, a jako zieleninka mamy brokuła.
którego ugotuję i zrobię do niego bułeczkę. Teraz mówię, no gotują się nasze zboża, wstawię wodę na brokuła, tak myślę, że już czas, a was zabiorę tam i pokażę wam, co kupiłam. Powiem wam, że nie kupiłam jakoś super dużo, a mam wrażenie, że wydałam majątek. To jest ta siatka do spania na jedno łóżko. Tu kupiłam jakieś takie w ogóle małe coś wodoodporne na wszelki wypadek. Tu jest środek na komary naturalny w sprayu, olejek w ogóle dla dzieci. Baterie do latarki. Latarka na czoło. No to wam mówiłam, to jest nieistotne. To wam mówiłam, nie dentystyczne. Kupiłam jakąś herbatę, bo słuchajcie, bałam się herbaty innej, że tam jest jednak wilgoć, więc kupiłam jakąś taką ziołową herbatkę. I przekąski, bo nie wiadomo, czy zawsze będzie co jeść. Trochę strasznie. Słuchajcie, dodałam odrobinę soli, pieprzu i jeszcze chili. Tutaj mam moją mieszankę ryżową i słuchajcie, lecimy. Trochę się boję, że wyszła zupa, autentycznie. Więc próbujemy. Dobra, wymieszam to cudo i będę dodawać, bo wcześniej, jak robiłam to risotto, to ono było z innym ryżem. Kurde, trochę się zrobiła zupa rzeczywiście. Dobra, słuchajcie, zamieszałam i wyszło jako tako. No moim zdaniem bomba. Jeszcze spróbuję, żeby moja rodzinka była zadowolona. Tutaj poleci brokuł, do tego jeszcze będzie bazylia grecka, którą kupiłam, bo nie było tajskiej. I obiad gotowy. Brokułki, risotto i bazylia i brat w pakiecie. Oczywiście porcja i prezentacja jest tylko na potrzeby filmu, bo wiadomo, że to byłoby śmieszne, gdybym zjadła tylko taką. Kochani, chyba się czas z wami pożegnać, bo jestem ja i moja herbatka z kubkiem z Edynburga. Obiad wyszedł pyszny, wszyscy byli mega zadowoleni. Jest już, nie wiem, jakoś 8:30 i chyba obejrzymy sobie z mamą jakiś film. Wczoraj zaczęliśmy oglądać jakiś bardzo fajny film włoski na VOD, mamy Canal Plus. Także tak spędzę wieczór. Oczywiście na koniec wypełnię mój 5-minute journal, wypełnię codziennik, info od dzienniku oczywiście wam zostawię. I jutro jest ostatni dzień, kiedy jestem w domu. Za jakiś czas pojawią się filmy z Seszeli, natomiast póki co, jeżeli chcecie wiedzieć, co tam u mnie słychać i jak żyję, to zapraszam was na mojego Instagrama, bo tam będę codziennie wrzucać dla was przynajmniej jedno stories. Także no, wierzę, że to będzie niesamowita przygoda dla mnie i że też będę mogła się tym z wami podzielić. Oczywiście o powrocie myślę, że będą pewno dwa filmy i będzie podcast podsumowujący, bo dużo osób to interesuje, ale wszelkie linki na temat tej firmy GVI możecie znaleźć oczywiście w opisie, także sobie tam możecie popatrzeć, na czym polega ten program. Na sam koniec końców tutaj chciałam jeszcze pokazać tego pana. No misiaczku, chcesz wskoczyć? No hop! Cześć! Kropuś się z wami też żegna. Tutaj wszystkie rzeczy, które muszę wpakować, ale to jutro. No i dobranoc. Pa, Kropuś, pomachaj. Pomachaj. Dobra, przerażasz trochę.